wprowadzili obowiązek szczepień. Oto efekty USA. Joe Biden, obowiązkowe szczepienia przynoszą rezultaty. Prezydent USA Joe Biden pochwalił w czwartek firmy, które wprowadziły wymogi szczepień dla swoich pracowników. Biden podkreślił, że nakazy te są też dobre dla gospodarki. Wiemy, że nie ma innej drogi, by pokonać tę pandemię, niż zaszczepienie ogromnej większości Amerykanów, powiedział prezydent. Obowiązkowe szczepienia. Biden mówił na temat wprowadzania obowiązkowych szczepień przez pracodawców w Chicago, gdzie bazę mają linie lotnicze United Airlines. Biden podkreślił, że dzięki wprowadzonemu obowiązkowi zaszczepienia się przeciwko COVID-19 zastrzyk otrzymało 99% z ponad 67 tysięcy pracowników linii. W ślad za United poszli inni przewoźnicy, w tym American Airlines, Southwest i JetBlue. Linie Delta Airlines, które zobowiązały niezaszczepionych do zapłaty $200 miesięcznie więcej za ubezpieczenie zdrowotne, osiągnęły gorszy wynik 82% zaszczepionych. Biden przyznał, że choć początkowo był przeciwny wprowadzaniu obowiązków szczepień, zdecydował się na pójście w tym kierunku, gdyż po wielu miesiącach starań wciąż niezaszczepiona pozostaje prawie 1/4 dorosłych Amerykanów. Nie ma innej drogi, niż szczepienia. Wiemy, że nie ma innej drogi, by pokonać tę pandemię, niż zaszczepienie ogromnej większości Amerykanów, powiedział prezydent. Powołał się też na analizę Białego Domu, z której wynika, że w firmach, które wprowadziły obowiązki dla pracowników, proporcja zaszczepionych pracowników wzrosła o ponad 20%. Jak dodał, takie środki podjęło wiele spółek, w tym telewizja Fox News, której komentatorzy promują szczepionkowy sceptycyzm. To nie żart. Nawet Fox News, mówił Biden. Choć prezydent jeszcze we wrześniu zapowiedział, że wprowadzi obowiązek szczepień dla pracowników wszystkich firm zatrudniających powyżej 100 pracowników, nowe zasady nie zostały jeszcze opracowane. Według New York Times wdrożenie zapowiadanych przepisów może zająć jeszcze kilka tygodni.